fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, a dzisiaj do studia festiwalowego w Kinotece zaprosiłem Łukasza Załuskiego. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. To dziennikarz magazynu Focus i nie przypadkiem właśnie z tobą dzisiaj chciałem się spotkać, bo patrząc na program festiwalowy wśród wielu interesujących filmów, myślę, że jedno dzisiaj wydarzenie jest ważne i chyba najciekawsze. Właściwie nawet nie mam wątpliwości, bo wprawdzie laureatów festiwalu poznamy dopiero w sobotę, ale dzisiaj zostanie wręczona jedna z nagród specjalnych. To prawda, dzisiaj zostanie wręczona nagroda dla największej osobowości, nagroda magazynu Focus dla największej osobowości tegorocznej edycji festiwalu Planet Plus Doc Film Festival. Zanim powiesz, komu zostanie wręczona, to ja tylko zapytam o to, od jak dawna ta nagroda jest na festiwalu przyznawana, bo przecież nie pierwszy raz. To już piąty rok z kolei, na którym mamy zaszczyt jako redakcja Focusa wręczyć własną nagrodę osobowości festiwalowej. Rozumiem, że tematyka filmów, które tu się pojawiają, dokumentów, jest bliska temu, czym na co dzień się zajmuje magazyn Focus. Tak, oczywiście staramy się szczególnie mieć oko na te filmy, które są na afiszu festiwalowym, które dotyczą nauki, popularnej nauki, naukowców, ludzi, którzy zmieniają świat. Do jakichś współczesnych dokonań. No to jest to dobry moment, by zapowiedzieć, że dzisiaj o 18.45 projekcja filmu, później wręczenie nagrody i rozmowa z laureatem, wprawdzie nie osobiście, przedstawmy go już. No proszę Państwa, tegorocznym laureatem Focusa dla największej osobowości festiwalu jest nie kto inny, tylko profesor Noam Chomsky, któremu swój film poświęcił Michel Gondry. Tak, film pod tytułem Czy Noam Chomsky jest wysoki i szczęśliwy? Sam tytuł nawiązuje już do badań profesora nad naszym językiem. Przedstawmy może nieco lepiej pana profesora, być może nie wszystkim jest on tak dobrze znany, chociaż to absolutnie człowiek światowego formatu. Jasne. Trudno powiedzieć na jednym wydechu o wszystkim, czego dokonał profesor Noam Chomsky. No to oczywiście lingwista, twórca lingwistyki, twórca gramatyki generatywnej, twórca psychologii języka, psycholingwistyki, czyli takiej nauki, która bada, jak nasz umysł przetwarza język. To również filozof, działacz polityczny, no i niewątpliwie jeden z najsłynniejszych intelektualistów współczesnego świata, a już na pewno najczęściej cytowany. Nie mieliśmy więc jako redakcja wątpliwości, komu ta nagroda powinna zostać w tym roku przyznana. No i dzisiaj przed Wami naprawdę wielkie wyzwanie, bo oto uda się połączyć ze sobą w trakcie tego wieczoru percepcję widzów z Wrocławia, z Warszawy i jeszcze rozmawiać z profesorem Noamem Chomskim. To prawda. Za pośrednictwem Skype'a, no bo niestety nie może być tu z nami osobiście. Tak, niestety profesor nie mógł dotrzeć do Warszawy, natomiast dzięki organizatorom festiwalu uda się połączyć się z panem profesorem za pomocą Skype'a. Będzie z nami wirtualnie. Uczestnicy festiwalu z Warszawy i z Wrocławia będą mieli możliwość przez jakiś czas zadawać pytania bezpośrednio do profesora i mam nadzieję, że wywiąże się jakiś fajny panel, debata. Też mam nadzieję, ale zanim to miłe spotkanie, to tak jak wspomniałem wcześniej, projekcja filmu Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy? Właściwie ten tytuł już jest prowokujący, tak jak sam film jest Michela Gondry'ego jest prowokujący. Warto dwa słowa o filmie wspomnieć, bo podejrzewam, że będzie trudno zdobywać bilety na te pokazy, ale na szczęście jeszcze poza dzisiejszym dwa przed nami w czwartek i w piątek. A film Michela Gondry'ego jest kolejnym ciekawym eksperymentem tego reżysera. Tym razem forma, którą przyjął Gondry, to forma rozmów, które przeprowadzał z profesorem Chomskim. Te rozmowy zostały barwnie zilustrowane świetnymi, tak? Fantastycznymi animacjami, które potrafiają, które w jakiś sposób pomagają zrozumieć zarówno życie profesora, jak i te idee, nad którymi pracował, które opracował. Zapraszamy, to wszystko dzisiaj o 18.45 w Kinotece. Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy?
najważniejsze, że jest laureat i dzisiaj, no wprawdzie nie osobiście, ale będzie mógł już poczuć, że jest tą najważniejszą, największą osobowością tegorocznej edycji festiwalu. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Był z nami Łukasz Załuski, dziennikarz magazynu Focus. Bardzo dziękuję. No a jeżeli Michel Gondry, no to myślę, że jest to taka postać, która bardzo kojarzy się z Bjerg. I nie wiem, Kasiu, czy zdążysz coś z tym zrobić? Zdążę. Tak właśnie myślałam. Jak słychać? Z naszym gościem rozmawiał w Kinotece Ryszard Jaźwiński. Trwa festiwal 11 Planet Plus Doc. Michel Gondry, reżyser filmu Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy, jest też wybitnym twórcą teledysków, między innymi właśnie do tego utworu Bjerg. A jeszcze informacja dla Państwa z Wrocławia. Mamy jeszcze garść zaproszeń na tamtejsze pokazy festiwalu Planet Plus Doc 22 i 7 trójek. Proszę wcześniej na stronie festiwalu wybrać seans, który Państwa interesuje.